Gdy mamusia była mała, to sukienkę krótką miała, chude nóżki, małe rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki. A gdy tatuś był malutki, to nie nosił adidasów, tylko butki. Nie miał wąsów ani brody, no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody. Chłopnicy się bawili, o foremki się kłócili, na huśtawce się bujali i z maskotką zasypiali. Gdy trochę urośli, to do szkoły oboje poszli. Tam co dnia pilnie się uczyli, na chłopców i dziewczyny nie patrzyli. Raz tylko tata za włosy ciągnął Laurę, a mama raz się pobiła z Dawidem. Ale wtedy z tych podrywów morał dla nich był taki, że dziewczyny są inne, a chłopaki to szczeniaki. Więc mama wolała mieć przyjaciółkę, a tata z kumplami na boisku kopać piłkę. Dzień osiemnastki zbliżał się szybkim krokiem. Mama zaczęła paznokcie malować, włosy na wałkach kloczki szykować, tu kredka, tam pudek i trochę różu, bo wola teraz jest taka, że chcę bić chłopaka. Nie chcę być sama ani dnia dłużej. Tata też wyglądem zaczął się przejmować. Wąsa na zmianę, to golić, to zapuszczać, wodę kolońską litrami kupować i mięśnie przed lustrem codziennie trenować. Twoje o miłości marzyli, w jednym czasie i miejscu się zjawili. Mama tatę, a tata mamę pokochał, serce im obojga mocniej zabiło. Wzrok maślany, tu brakuje, miękkie kolana, mózg pracuje wolniej, myśli o niej krążą od rana. Wszak to są wszystkim znane objawy, zakulne ranki, spacery, amory, dyskoteki, kolacje i pijne wieczory. Aż wreszcie tata odłożył kasę na zakup nowy, piękny, błyszczący pierścionek zaręczynowy. I znowu mu serce szybciej bije, gdy klęcząc na dywanie zadaje jej pytanie. The way. And I will always love you. Thank you.
sami wiecie, synek lub córeczka pojawia się na świecie. I tak pewnego dnia myśmy się pojawili i wiele zamieszania w życiu rodziców wprowadzili. Kolki, pieluchy, nocne płacze, zupki, zabawki, spacery, nocniczki i kubki. Oj, nieraz to do rozpaczy doprowadzało, ale pierwsze ząbki, kroki i słowa to radość sprawiało. I nadszedł dzień urodzin. Dzień urodzin, trzylatka, ów, wreszcie spokoju zaznali trochę, gdy do przedszkola posłali pociechę. I właśnie dzisiaj, kochani rodzice, chcemy wam podziękować i przeprosić za nerwice. To, co minęło i to, co jeszcze was czeka, zanim dorośniemy na dużego i mądrego człowieka. Bo prawda to wszystkim znana, że długi i trudny jest proces wychowania. Chcemy dziś podziękować za lata troski taty i